Samochody budżetowe to nie tylko oczywiście marka Dacia czy inne bardziej popularne samochody, które mają oczywiście robić swoją furorę ceną. Są także samochody z koncernów dosyć mocno popularnych, ale także są budżetowe. I w tym tygodniu postanowiliśmy sprawdzić taki oto samochód, jakim właśnie jest budżetowy Hyundai, a dokładniej budżetowy Hyundai, który jest crossoverem. Przed Wami Hyundai Bayon. Zapraszam na test. No tak, ale zanim przejdziemy do tego pięknego, budżetowego Hyundai'a, jednak nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom my możemy także produkować dla Was takie piękne treści, jak właśnie te testy, które aktualnie widzicie. Czym tak naprawdę jest Hyundai Bayon? Hyundai Bayon jest to kompletnie nowy samochód w gamie modelowej Hyundai'a, kompaktowych crossoverów, do których właśnie Hyundai Bayon dołączył. Do rodziny taką jak jest Kona, Santa Fe i tak dalej, i tak dalej. Hyundai Bayon ma być tą najbardziej kompaktową wersją, ma być tym samochodem, który wypełni lukę pomiędzy i10, i20, a właśnie Koną, która ma być jednak samochodem takim już właśnie typu crossover. Hyundai Bayon to jest kompletnie nowość, kompletnie coś innego niż było wcześniej i skąd w ogóle wzięła się ta nazwa, a wzięła się z kraju francuskiego, jako Bayon, czyli kraju Basków tak naprawdę. I europejscy konstruktorzy, jeśli chodzi o Bayona, postanowili zmienić tą nazwę już bardziej taką przyjazną dla Europejczyków, czyli Hyundai Bayon. Czym jest tak naprawdę Bayon? Bayon to kompaktowy crossover o bardzo zbliżonych wartościach, jeśli chodzi właśnie o długość, czy także szerokość, na przykład do Hyundai'a i20, czy właśnie do Kony, ale jest bardziej jednak uatrakcyjniony względem tych dwóch samochodów, ze względu w szczególności na prześwit. 18 cm prześwitu, jeśli chodzi o ten samochód, to jest więcej niż oferuje właśnie Hyundai i20, który jest normalnym samochodem, a nawet więcej niż Hyundai Kona, bo jednak Kona ma mniejszy prześwit. On także stylizacyjnie dosyć mocno nawiązuje także do całej nowoczesnej gamy Hyundaiów, ze względu na w szczególności na te dzielone reflektory, które oczywiście są tutaj zrobione. Górne reflektory, które są w formie oczywiście i do jazdy dziennej, łączone są także taką plastikową blendą w kolorze Piano Black. Bardzo ładnie to zaczyna także poszerzać cały samochód, jeśli chodzi o stylizację. Naprawdę może się to podobać. A Bayon tak naprawdę stylistycznie jest bardzo ładnie zrobiony, ze względu w szczególności na to, że po prostu Hyundai zastosował tutaj swoje parę trików. W szczególności pojawiły się światła. Światła, które są rozdzielone. Rozdzielone ze względu na to, że to jest taki charakterystyczny element marki, który ma spójnie także oczywiście połączyć wszystkie modele, jeśli chodzi właśnie o markę Hyundai, i także one przywędrowały właśnie do Bayona. Światła do jazdy dziennej ulokowane na górze, połączone także z taką listwą w formie Piano Blacku. Połączone także mamy to z takim bumerangiem w formie świateł LED-owych na dole. Bardzo fajnie, bo są to światła LED-owe, które naprawdę jednak umilają podróż, jeśli chodzi o nocne scenerie. Przechodząc sobie troszeczkę dalej, mamy także ładnie narysowany grill z szeroką po prostu paszczą, jeśli chodzi o Hyundai'a, w kolorze Piano Black, oraz parę takich elementów w formie takich crossoverowatych, na przykład plastików, które mają pokazywać, że Hyundai Bayon jednak jest crossoverem, który może delikatnie jednak więcej. Popatrzmy sobie także na całość tego samochodu. Mamy także bardzo ładną konfigurację w formie Mangea Green, ten kolor się nazywa. Jest to taki niesamowicie dobry, ładny kolor, który tak naprawdę nie występuje u innych. Występuje tylko właśnie u Hyundai'a. Jest takim nowoczesnym kolorem, taki szałwi? Szałwiowym? Panie operatorze, szałwiowy? O, ciemna szałwia. Ciemna szałwia? No tak ciężko stwierdzić. Naprawdę dosyć ładnie paleta Hyundai jest wykonana. Jeszcze w szczególności warto na pewno wspomnieć o tym, że w najwyższej wersji wyposażenia możecie sobie doposażyć czarny dach, który wymaga dopłaty 1500 zł, ale bardzo ładnie odcina się kolorystycznie właśnie od koloru nadwozia, a w takim samochodzie, który jest jednak budżetowy, takie rzeczy często nie występują. Mała miejska popierdółka, jaką jest Bayon, także ma bardzo ładne felgi. Felgi, które są tutaj naprawdę zastosowane w bardzo ładnym, nowoczesnym wzorze. O takim tradycyjnym wzorze, szczerze powiedziawszy, jak na Hyundai. Już widzieliśmy ten wzór, jeśli chodzi o właśnie o Kone, o i10, o i20. Więc tutaj są dosyć popularne wymienne wzory, ze względu także na oszczędności w kosztach. 205 na 55 i na 17. Właśnie mamy 17-calową felgę, która bardzo ładnie tutaj wygląda. Mamy jednak naprawdę stylizacyjnie to dopracowane.
oprócz samej stylizacji kół, Bayon także przyciąga wzrok, jeśli chodzi właśnie o bok. Jeśli chodzi o bok, mamy tutaj naprawdę taką charakterystyczną linię, jeśli chodzi o Hyundai'a. Dosyć dużo przetłoczeń, dosyć dużo załamań i ostrych linii także podkreśla ten samochód. 18 cm prześwitu, jeśli chodzi o ten samochód, to także jest jeden z większych wartości, jeśli chodzi o tą klasę, co na pewno klasuje także Bayona właśnie w tym kompaktowym świecie crossoverów naprawdę na wysokim miejscu. Czarny dach, o którym już wspomniałem, przyciemniane szyby w najwyższej wersji wyposażenia oraz taki ładny dodatek w formie chromowanej listy wokół okien, to naprawdę robi robotę, jeśli chodzi nawet o taki budżetowy samochód. 4 metry 18 cm to jest naprawdę bardzo fajny wynik, bo ten samochód jednak jest większy. Jest dłuższy niż Kona, jest większy także niż Hyundai i20, co na pewno może być o wiele lepszym elementem. I co najważniejsze, najważniejszym elementem, jaki się tutaj zmienił względem właśnie Kony, czy także Hyundai i20, to jest 2 metry 58 cm rozstawu osi, co pozwala Hyundaiowi o wiele więcej wygospodarować miejsca wewnątrz, co faktycznie było ich najważniejszym celem. No to jak, moi drodzy, w takim razie jest z miejscem w środku? Chodźcie, zapraszam Was do tylny rząd siedzeń i zobaczmy faktycznie, czy Hyundai Bayon jest jednak większym samochodem od i20, a także od właśnie Hyundai Kony. No to tak oto właśnie wygląda Hyundai Bayon, jeśli chodzi o stylizację, ale trzeba także sprawdzić jego praktyczność. I zacznijmy sobie właśnie od tylnego rzędu siedzeń, o którym Hyundai mówi, że faktycznie jest o wiele więcej miejsca niż w innych jego modelach. No to chodźcie, zobaczymy sobie faktycznie, jak wygląda miejsce Bayona. Właśnie tutaj z tyłu. Z tyłu naprawdę mamy bardzo dużo miejsca. Zobaczcie, ile mam miejsca, ile mam przestrzeni także na kolana, ile mam przestrzeni także nad głową. Tutaj widać ten rozstaw 2,5 metra rozstawu osi. Widać, że po prostu mamy tutaj o wiele więcej miejsca niż w Hyundai i20, a w szczególności na przykład w Hyundai Konie. Mamy także bardzo fajną, przyjemną, wygodną kanapę, która naprawdę jest bardzo fajnie usadowiona, bardzo także dobrze się na niej siedzi i nie wiszą Wam także kolana, jeśli chodzi właśnie o dłuższe podróże. Naprawdę jest to dosyć dobrze tutaj wyprofilowane. Izofiksy na lewym, jak i na prawym fotelu, brak podłokietnika na środku i bardzo ciekawy patent w formie na przykład umiejscowienia pasów. Wtedy, kiedy chcecie złożyć sobie tylną kanapę po to na przykład, żeby przewieźć większe towary, możecie sobie po prostu tutaj wsadzić Wasze pasy, tak żeby Wam nie pukały w żadnej formie. Jeśli chodzi o tunel centralny, pojawił się delikatny tunel centralny, pojawiła się tu także mała półeczka oraz jeden port USB dla Waszych dzieciaków z tyłu. Naprawdę jest tu dosyć przyjemnie, naprawdę jest tu dosyć dużo miejsca i co ważne, naprawdę jest tu także przyjemnie i komfortowo będzie na dłuższych trasach, do czego właśnie Bayon ma być o wiele lepiej stworzony względem na przykład i20 czy właśnie Hyundai Kony. Po prostu wszystkie elementy, które tutaj dotkniemy, niestety są plastikowe i twarde, ale jest bardzo jeden fajny element, czyli kieszeń. Kieszeń, na której możemy spokojnie zmieścić sobie półlitrową butelkę wody, więc to naprawdę duży plus. I to tyle, jeśli chodzi o wnętrze z tyłu właśnie Hyundai Bayona. A najbardziej futurystyczną częścią nowego Bayona jednak jest tył. Tył, jeśli chodzi o ten samochód, jest naprawdę stylizacyjnym kosmosem, jeśli chodzi właśnie o takie budżetowe samochody. Naprawdę widać tutaj sznyt projektantów i chęć także pokazania czegoś nowego w takim świecie tańszych samochodów. Zobaczcie na tą stylizację. Nowoczesne światła LED-owe, które są uformowane w kształt takiego bumerangu, strzał. Światła także łączy bardzo ładna listwa odblaskująca, która faktycznie łączy te dwa reflektory, która jednak pokazuje, że stylistycznie ten samochód jest naprawdę wyniesiony już na wyższy poziom niż konkurencja. Na przykład. Dodatkowo niewielka szyba, która się tutaj pojawiła, dosyć niska, także pokazuje taki ten charakter i jednak w tym samochodzie jednak został przeniesiony w takich lekko detalach. Dosyć długi spoiler dachowy, który także polepsza tą stylizację i po prostu mamy taką ładną, zgrabną całość, nawet połączoną tutaj takim elementem plastikowym, który także jest w kolorze czarnym. Elementy najbardziej charakterystyczne dla tańszych samochodów budżetowych to na pewno jest ten zderzak, który także jest oczywiście w formie takiego segmentu crossoverów najbardziej popularny, czyli plastikowy, tradycyjny zderzak, który niestety posiada klosze, jeśli chodzi o światła, także zlokalizowane na dole, niestety z tradycyjnymi żarówkami. Łączymy to także z takim tradycyjnym dla tego segmentu crossoverowego, po prostu takim plastikiem pokalakierowanym w kolorze srebrnym. Jeśli chodzi o Bayona, także trzeba spojrzeć także na praktyczność. W końcu ten samochód ma być mieć większy bagażnik na przykład od Hyundai Kony oraz także od popularnego i20. I tak faktycznie jest. 411 litrów pojemności bagażnika to jest naprawdę bardzo fajny element i bardzo fajna pojemność tego bagażnika, bo jednak jest większa od konkurencji, ale na przykład zbliża się także do pojemności na przykład Renault Captura, który ma też 411 litrów pojemności, czy
Nissana Juke'a, który także posiada właśnie takie wartości bagażnika i to jest naprawdę dosyć duży plus, jeśli chodzi o ten samochód. Ten bagażnik jest po prostu dosyć duży, foremny, ustawny i ma także parę ciekawych elementów, na przykład jak taka siateczka, którą Hyundai zawsze dostarcza z każdym samochodem, także macie możliwość jego zakotwiczenia. Po lewej stronie pojawił się haczyk na zakupy, po prawej stronie także jeden haczyk na zakupy oraz tradycyjne podświetlenie, na przykład w formie tradycyjnej żaróweczki, która się tutaj pojawiła. Bardzo fajnym elementem na pewno jest podwójna podłoga, którą możecie sobie wykorzystać po to, żeby zorganizować sobie spokojnie przestrzeń w tym samochodzie i upchnąć wasze graty tam pod spodem, żeby ich nie było także widać. Więc to jest na pewno ogromny plus. Kolejnym fajnym bajerem, jeśli chodzi o ten bagażnik, na pewno jest także możliwość wykorzystania tej półki, która jest tutaj zastosowana. Możecie po prostu ją jednym ruchem w miarę schować, ułożyć właśnie za tylnym rzędem siedzeń, tak żeby wam nie przeszkadzał, gdybyście chcieli przewieźć na przykład większe elementy w waszym bagażniku, więc to jest taki bardzo fajny element. Więc jeśli chodzi o Hyundai'a Bayona, nie będziecie mieć raczej kompletnie żadnych problemów z praktycznością tego samochodu, bo jest faktycznie większy niż i20, bardziej praktyczny niż Kona, więc tu na pewno Hyundai zrobił dobrą robotę. No dobra, to zaczynamy wnętrze, jeśli chodzi o przód. Co tam nasz nowy Hyundai Bayon jest w stanie nam zaoferować? Pierwsze, co nam jest w stanie zaoferować, to jest na pewno kluczyk w formie scyzoryka, który znamy już na przykład z lat poprzednich, jeśli chodzi o całą tą markę. Musimy niestety wsadzić kluczyk za każdym razem, bo niestety nie uświadczycie w tym samochodzie możliwości otwierania go po prostu za pomocą dotyku na klamce, czy uruchamiania go zdalnie w formie oczywiście kluczyka bezprzewodowego. Tutaj niestety mamy po prostu tradycję w formie właśnie takiej oto technologii. Jeśli chodzi o Hyundai Bayona, co tu się w ogóle zmieniło? Nic się praktycznie nie zmieniło. To jest praktycznie to samo wnętrze, które jest znane nam na przykład z Hyundai i20, z Hyundai także i30, i10 oraz Kony. To są wszystkie oczywiście elementy, które są dosyć mocno znane. Wszystkie elementy są takie w formie takich plastików, które niestety są dosyć mocno twarde. Chociaż tu, nie, ten element też jest twardy. Tutaj wszystko niestety jest dosyć twarde, ale bardzo fajnie ukrywa swoją jakby taniość tych materiałów, na przykład faktura. Tu jest w formie takiej faktury, w formie gumy, tu jest bardzo ładnie szczotkowane jakby takie ciemne aluminium, no i tu się pojawiają już po prostu twarde tworzywa, które po prostu są niestety zrobione po to, żeby ten samochód jednak był trochę tańszy. Nawet projekt kierownicy jest ściągnięty z Hyundai Tucsona, ale jest wykonany po prostu w tańszej formie, bo po prostu widać to na przykład po tych plastikach, czy także po kierownicy samej. Pokryta taką gumą, to nie jest skóra, to jest taka guma, która szczerze powiedziawszy jest tutaj przeszyta w formie takiej niteczki. Szczerze powiedziawszy, ręce w lato niestety troszeczkę się pocą i to jest problem tej kierownicy. Po stronie sterowanie, jeśli chodzi o głośność multimedia, po prawej stronie sterowanie tempomatem i lane assistem oraz autonomią. No i to, co przed oczami kierowcy, czyli zestaw wskaźników, nowoczesny cyfrowy wyświetlacz, który jest znany nam z Hyundaiów. Mamy tutaj oczywiście parę trybów wyświetlania, jeśli chodzi oczywiście o wszystkie możliwe formy oraz także ich szata graficzna zmienia się wtedy, kiedy po prostu włączycie sobie tryb sport lub tryb komfort. I na pedały, które naprawdę bardzo ładnie wyglądają w tej wersji Executive i takie są bardziej sportowe, jakby to była właśnie wersja N-Line. Przechodząc sobie do środka, tutaj mamy po prostu tradycję. Tradycyjny system multimedialny BlueLink pierwszej generacji, który szczerze powiedziawszy jest już troszeczkę trąci myszką, jeśli chodzi o swoje grafiki, ale on po prostu ma wszystko to, co powinien mieć ten system. Jest Android Auto, jest Apple CarPlay, jest muzyka, jest połączenie Bluetooth. Tu po prostu wszyściutko działa bez żadnego problemu i nie będziecie mieli z tym jakichkolwiek problemów. Najważniejsze, że można odebrać telefon i podłączyć swój telefon za pomocą przewodowej wersji Android Auto lub także Apple CarPlay, więc mapy Google także mogą się pojawić właśnie na tym wyświetlaczu. Układ klimatyzacji, tradycyjna forma, jeśli chodzi o Hyundai, jednostrefowa klimatyzacja z trybem automatycznym. Bardzo fajnie po prostu to działa i nie mam tu żadnych zastrzeżeń. W naszym przypadku manualna skrzynia sześciobiegowa, także oczywiście system, jeśli chodzi o czujniki parkowania z przodu i z tyłu. I także podgrzewane trójstopniowo fotele przednie, tak samo jak na przykład kierownica, która też jest oczywiście podgrzewana. I to, za co bardzo właśnie lubię Hyundai, to, że zawsze te systemy, jeśli chodzi o podgrzewanie, są tutaj praktycznie standardowe. No i tradycyjny hamulec ręczny, jeśli chodzi właśnie o tą wersję, naprawdę. Czego chcieć więcej? Wnętrze Hyundai Bayona jest po prostu bardzo mocno przemyślane, jest naprawdę bardzo dobrze, także ergonomicznie zrobione i tutaj naprawdę nie ma się do czego doczepić. Tym samochodem naprawdę we wnętrzu niczego po prostu nie brakuje. No dobra, a jak mamy takiego pięknego Bayona, w końcu też musi coś go napędzać. A jeśli chodzi o napędzanie, mamy tutaj kompletną odmienność, jeśli chodzi o na przykład i20 czy także Hyundai Kona.
Mamy tutaj zastosowaną trzycylindrową jednostkę zwaną 1.0 Smart G-Stream. Jeśli chodzi o Hyundai, to jest tradycyjna jednostka, jeśli chodzi właśnie o takie mniejsze samochody. A ja w tym momencie szukam, gdzie jest patyczek. Jest patyczek i nawet ma swoje miejsce. Jeśli chodzi o ten silnik, mamy tutaj okolice 100 koni. 100 koni z trzech cylindrów. Oczywiście samochód jest turbo doładowany, dzięki czemu mamy właśnie możliwość uzyskania także właśnie tych 100 koni. 172 Nm to jest naprawdę także bardzo fajna możliwość, jeśli chodzi o ten silnik. Naprawdę ten silnik jest w miarę dynamiczny, także ma naprawdę bardzo fajne przyspieszenie także do pierwszej setki, co właśnie w tym momencie też zobaczycie. Silnik jednolitrowy, trzycylindrowy, naprawdę o bardzo fajnej kulturze, jeśli chodzi o swoją pracę. Naprawdę jestem zadowolony także z tej jednostki. Jeśli chodzi o spalanie, średnio 6 litrów na 100 km, to jest taki najbardziej popularny wynik, jeśli chodzi o ten samochód. Trasa z Warszawy plus delikatne pojeżdżawki, jeśli chodzi właśnie o stolicę. 175 km zrobionych, jeśli chodzi o autostradę. 140 km na tempomacie cały czas zapięte. Spalanie naszego Bayona 6,9 litrów na 100 km. To po prostu podaje Wam możliwość także zrobienia na jednym zbiorniku paliwa okolice 700 km spokojnie bez tankowania, więc naprawdę Hyundai Bayon jest bardziej przemyślany nie tylko na jazdę po mieście, bo także poza nią także jest w stanie zrobić naprawdę mały szał. Jeśli chodzi o inne wersje silnikowe, było także bardzo fajny 1.2 o mocy 84 koni. Był to oczywiście silnik bardzo tradycyjny, wolnoscący, który był dostępny także z instalacją LPG, ale niestety aktualnie w konfiguratorze, jeśli chodzi o Hyundai'a, taka możliwość kompletnie została już. Jeśli chodzi o możliwość wyboru, macie także bardzo fajną skrzynią sześciobiegową do wyboru lub także za dopłatą okolice chyba 7 czy 8 tysięcy złotych możecie mieć także dwusprzęgłowy, siedmiobiegowy automat, który naprawdę bardzo mocno polecam, jeśli chodzi o taki wymysł na takiego mieszczucha. No to jak, moi drodzy, jeździ się Hyundaiem Bayonem? Hyundai Bayon to jest taka typowa klasyka, jeśli chodzi o Hyundai'a. Dosyć precyzyjne zawieszenie, dosyć dobry układ kierowniczy i to wszystko jest w miarę także dobrze ze sobą połączone. Jeśli chodzi o ten samochód, ja nie mam większych zastrzeżeń. Samochód skręca, jeździ, hamuje, jak to tradycyjnie można by powiedzieć. A naprawdę, układ kierowniczy jest w miarę bezpośredni. Co prawda ma tą taką gumowość, jeśli chodzi o swój typ zawieszenia oraz po prostu to, że to jest konstrukcja bardziej podniesiona i jest to po prostu crossover. Ze względu na to, że po prostu mamy wyższe zawieszenie, wyższy prześwit, to po prostu mamy też taki ten efekt lekkiego bujania i czuć po prostu, że ten układ kierowniczy jest precyzyjny, ale nie jest aż tak bardzo mocno precyzyjny. Po włączeniu trybu sport jednak troszeczkę się minimalnie zmienia sztywność tego układu kierowniczego i wtedy już zaczyna być o wiele lepiej, jeśli chodzi właśnie o takie możliwości. Zawieszenie jest naprawdę komfortowe i do tego są po prostu, jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o Hyundai, że jest w miarę sztywno, ale jest komfortowo i tutaj jest dosyć podobnie. Zawieszenie jest naprawdę jędrne i naprawdę bardzo dobrze wybiera nierówności i co ważne jest takie bardziej w stronę komfortu nastawione jednak przez to, że po prostu crossover ma być taki bardziej miękki. On się bardziej buja lekko na boki, ale taki ma być ten samochód. Ma być komfortowy do jazdy po mieście, po dziurach, po wyrwach i po wszelakich możliwych oczywiście nierównościach, jakie występują na naszych drogach. Silnik, szczerze powiedziawszy, bardzo fajny. Mamy bardzo fajnego kopa. Czuć, że ten samochód jest lekki. 1200 kg masy jest naprawdę bardzo fajnym elementem, bo po prostu czujecie to, że napędza się ten samochód. Oczywiście manualna skrzynia biegów bardziej zaczyna, tutaj jeszcze jesteście w stanie bardziej kontrolować obroty tego silnika, ale naprawdę redukcja na dwójkę teraz w tym momencie, lekki międzygaz i dodanie gazu i on naprawdę bardzo ładnie wstaje. Partia lekkich zakrętów, teraz połączenie tego wszystkiego, mamy naprawdę pewnie prowadzący się samochód. Oczywiście to nie jest wyścigówka i to nie jest rajdówka, czy nawet Hyundai i30N, ale szczerze powiedziawszy, dosyć dobrze można sobie tutaj pojeździć i nawet podjąć sobie jakąś tam frajdę z tej jazdy. I ma bardzo fajny dół, jest naprawdę dosyć elastyczny, ma także taką minimalną turbo dziurę, jeśli jesteście na wyższym biegu, na przykład piątce i chcecie delikatnie przyspieszyć, on musi się napompować. Teraz nic, 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 o, idzie.
dziura, ale ta turbo dziura jest szczerze powiedziawszy znana ze wszystkich samochodów, które mają właśnie tak małe silniki, które są turbo doładowane i to nie jest nic raczej nowego. Podoba mi się ta lekkość prowadzenia. Dociskam sobie pedał przyspieszenia, pyk, czwóreczka, pyk, piąteczka. Ten samochód naprawdę bardzo fajnie działa. Do tego ta skrzynia sześciobiegowa, która jeszcze naprawdę tu dobrze działa i ma sześć przełożeń, dzięki którym możecie także zejść z obrotami także w trasie, więc 140 km na godzinę nie jest dla Was w większości straszne. Jeśli chodzi o taki komfort i wyciszenie, jest to samochód miejski, to czuć. Nie jest tu jakoś super cicho, jeśli chodzi o autostradowe prędkości, ale poza miejskie jazdy nie będą Was kompletnie denerwować. Ten samochód naprawdę bardzo fajnie płynie, sunie sobie pomiędzy miastami i nie będziecie kompletnie z tego zawiedzeni. Warto wspomnieć także o autonomii. Autonomia, jeśli chodzi o Hyundai'a, działa rewelacyjnie. Utrzymanie na pasie ruchu, jeśli chodzi o autostradę, nawet o tryb miejski, działa fenomenalnie. Ja mogę sobie puścić ręce z kierownicy i samochód praktycznie cały czas bardzo ładnie utrzymuje sobie środek pasa ruchu, za co oczywiście w Hyundai'u od lat już jest naprawdę wysokim standardem. Bardzo fajnie się to zbiera. Lekki, przyjemny samochód do jazdy na co dzień. Myślę, że bardzo fajny wybór. Co prawda, szczerze powiedziawszy, Hyundai Pilot? Dobry wybór. No dobrze, no to wiecie, jak już się jeździ Hyundaiem Bayonem, ale przejdźmy teraz w takim razie do ceny. Ile taki samochód kosztuje w końcu? Ma być samochodem budżetowym. Jeśli chodzi o Hyundaia Bayona, w najtańszej możliwej opcji, czyli w opcji Smart, macie tak naprawdę 93 tysiące złotych do zapłaty. Jeśli chodzi o taką dobrze wyposażoną wersję już środkową, czyli bardziej tą wersję modern, musicie wydać okolice 97 tysięcy złotych, jeśli chodzi właśnie o taką dobrze wyposażoną wersję, która także ma już w miarę parę takich gadżetów także na pokładzie. Nasza wersja, jeśli chodzi o tego Hyundai'a Bayona, to jest najwyższa wersja wyposażenia Platinum, która już charakteryzuje się wyposażeniem naprawdę już top of the top. I za taką wersję musicie zapłacić niestety 120 tysięcy złotych. To już nawet wliczając na przykład już wtedy na przykład lepszy siedmiobiegowy automat, który możecie dołożyć za okolice 7 tysięcy złotych właśnie do tego samochodu. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Jest to dosyć dużo ze względu na to, że po prostu przebijacie już niestety magiczną kwotę 100 tysięcy złotych za najwyższą wersję wyposażenia. No to czas, moi drodzy, to wszystko podsumować. Hyundai Bayon naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył, w szczególności swoim silnikiem. Silnikiem, który jest naprawdę dynamiczny oraz samą konstrukcją, jeśli chodzi właśnie o Hyundai Bayona, czyli lekkością tego samochodu. Samochód, który waży 1200 kg, ma połączenie bardzo fajnego, nowoczesnego silnika turbo doładowanego o może niewielkiej mocy 100 koni, ale 172 Nm. Naprawdę bardzo fajnie napędza ten samochód. Szczerze powiedziawszy, naprawdę bardzo udane połączenie, w szczególności kiedy jeszcze dobierzecie sobie ten automat siedmiobiegowy, dwusprzęgłowy, to z tego samochodu robi się taka malutka rakieta, jeśli chodzi właśnie o miejskie podróże. Jeśli chodzi o podróże troszeczkę dalej, niestety już troszeczkę wychodzi tutaj to, że po prostu ten silnik ma tylko 3 cylindry i ma małą pojemność, bo jednak jego apetyt na paliwo jednak wzrasta wtedy, kiedy konkretnie chcecie pojechać gdzieś dalej. Hyundai Bayon to jest naprawdę bardzo fajny samochód, który szczerze powiedziawszy mam wrażenie, że w Polsce jest dosyć mocno niedoceniany i także bardzo mało go widać na ulicach, a jest bardzo fajnym elementem wtedy, kiedy naprawdę nie chcecie mieć Hyundai'a i20, bo jednak macie dojazd na przykład do domu czy na działkę w jakiejś formie utrudnionych, wyższych warunków terenowych i potrzebujecie tego prześwitu 18 cm, a potrzebujecie jednak więcej miejsca w środku czy także w bagażniku. Więc właśnie wtedy Hyundai Bayon sprawdzi się właśnie idealnie. Co do samej ceny, 120 tysięcy złotych to jest dosyć duża i wygórowana cena, jeśli chodzi o najwyższą możliwą wersję, ale niestety tak jest. Aktualnie samochody dosyć mocno drożeją, ale szczerze powiedziawszy, za taką cenę zastanawiałbym się już, czy na przykład nie wybrać konkurencji. Pomyślcie wtedy na przykład nad Skodą Fabią, Monte Carlo, bo już wtedy możecie mieć na przykład taki ciekawy samochód z aspiracjami rajdowymi, ale wtedy, kiedy potrzebujecie chociaż trochę więcej prześwitu, Hyundai Bayon spokojnie Wam wystarczy i będziecie z niego naprawdę zadowoleni. Ja dziękuję serdecznie Wam za obejrzenie tego materiału. I serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Hyundai Bayon, taka to właśnie wygląda. A ja oczywiście zapraszam Was także do subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom my możemy Wam pokazywać dosłownie takie samochody, jak sobie wymarzycie i my możemy także właśnie je przetestować. Więc co? Nie zapomnij o subskrypcji. Czerwony przycisk stać musi się szary, dzwoneczek także jest obok. A w tym momencie wjeżdżają Wam dwa inne filmy, jeśli chodzi właśnie o nasz kanał. I co? Dzięki serdecznie, do zobaczenia w następnym. Cześć, hej!